Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Już sobie wyobrażam ten głos, te głosy w polskich kościołach, które nawołują do módlmy się o nowe święte, powołanie kapłańskie do życia zakonnego, misyjnego. Ciebie prosimy. Czy Jezus dzisiaj nas prosi o to, byśmy modlili się o nowe powołanie kapłańskie? W pewien sposób tak. Ale ważniejsze jest proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. To znaczy tych, którzy już są. Nie szukać nowych robotników, ale posłać do pracy tych, którzy już są. W jaki sposób? Jezus dzisiaj konkretnie pokazuje, co my mamy robić. My jako robotnicy, my księża, my siostry, my świeccy, mężowie, żony, każdy inny człowiek. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Obchodził, to znaczy szukał ludzi. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił o królestwie. Właśnie, głosił. I leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Uzdrowienie jest efektem tego, że ktoś usłyszał. Święty Paweł to bardzo dobrze kwituje słowami, że wiara rodzi się ze słuchania. Ludzie posłuchali, bo ktoś do nich przyszedł. I tego właśnie oczekuje dzisiaj Jezus Chrystus od każdego z nas. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie do tych, którzy już nie chcą do was przyjść, bo ci, którzy chcą, to nie i tak przyjdą. Głoście im. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nie głoście siebie, bo to nie ma sensu. Nie głoście statusu materialnego, bo to nie ma sensu. Głoście Królestwo Boże. To ma sens. I wtedy, kiedy ludzie uwierzą, to powtórzy się sytuacja z Nowego Testamentu, za czasów Jezusa. Ludzie uwierzyli, zostali uzdrowieni. To są ludzie, którzy wracają. Zechcieli wrócić, bo uwierzyli. Może kolejny raz. I wtedy następuje wyganianie złego ducha, bo człowiek, który chce przyjść do Boga, przyjdzie do spowiedzi. Człowiek, który chce przyjść do Boga, zechce brać udział w Eucharystii. My mamy te narzędzia, my ludzie, osoby konsekrowane. Mamy narzędzia wyganiania, do wyganiania złych duchów, do uzdrawiania. Wielka prośba do ludzi świeckich. Są miejsca, do których wy tylko możecie przyjść, bo księdza nie zechcą, bo już tyle razy zostali zranieni przez jednego czy drugiego, wy możecie dojść. I wtedy, kiedy uwierzą po raz kolejny, możecie pokazać prawidłową drogę. Spowiedź, sakramenty. Wielkie zadanie, a może przede wszystkim rachunek sumienia dla nas, księży. Czy my szukamy tych zaginionych? A jeżeli szukamy, to w jaki sposób nauczamy? I czy faktycznie efektem naszej pracy jest uzdrowienie? To tak samo jak kiedyś słowa, które bardzo mi pomogły w moim nawróceniu. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. I wtedy pełno buntu we mnie. No dobrze, ale dlaczego jest tak źle? I po chwili ciszy ksiądz dopełnił, wypełnił te słowa. No ale jeżeli Pan nie jest moim pasterzem, to będzie mi zawsze czegoś brakowało. Jeżeli ci czegoś brakuje, to kto jest Twoim pasterzem? Mamy przykład w Jezusie Chrystusie, który szukał, głosił i uzdrawiał. Takie samo zadanie jest przed nami, przed każdym z nas, przed apostołami Jezusa Chrystusa.